Marta Szymik, witam w kolejnym odcinku, a moim i Państwa gościem jest Pani Anna Romik. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani mecenas, jeden z naszych internautów pyta, jak w praktyce wygląda ochrona danych osobowych w firmie, na przykład w biurze? Bardzo dobre pytanie. Pytanie, które my też najczęściej dostajemy od naszych klientów, no bo jak w praktyce chronić dane osobowe, pracując jednocześnie i wykonując swoje obowiązki? No właśnie. No jest to do wykonania, aczkolwiek wymaga trochę przeorganizowania biura na przykład, czy sposobu wykonywania tych obowiązków. No najważniejsze, aby mieć porządek na tym biurku, ta zasada czystego biurka zawsze się sprawdza, tak aby te dokumenty, które zawierają dane osobowe, nie były udostępniane nieuprawnionym osobom. Żeby ktoś nie mógł zza naszego ramienia przeczytać jakiejś informacji z dokumentów, które mamy rozłożone, nieuporządkowane, rozrzucone na biurku. Ale nie dotyczy to na przykład tylko biura, ale na przykład też samochodów, w którym przewozimy na przykład faktury, jak przedstawiciele handlowi czy jakieś WZ-ki. Ważne, abyśmy rozmawiając z klientami, udzielając jakichś informacji dotyczących osób fizycznych, obejmujących te dane osobowe, robili to w taki sposób, aby także osoby nieuprawnione, postronne nie pozyskiwały jakichś informacji w ten sposób. Żebyśmy przyjmowali na przykład klientów czy kontrahentów pojedynczo, czy rozmawiali z nim twarzą w twarz na przykład w biurze. Co ważne, no oprócz dokumentów, które posiadamy na biurku, mamy też dokumenty, które przetrzymujemy na przykład w segregatorach. Ważne, żeby te segregatory były gdzieś zamykane, żeby nie były opisywane w taki sposób, aby osoby postronne, jacyś potencjalni klienci nasi, wchodząc do naszego biura, mogli wyczytać, kto już jest naszym klientem albo kto korzysta z naszych usług. Tylko żeby te segregatory były opisane w taki sposób, aby tam nie można było wyczytać jakichś danych osobowych, albo żeby były w ogóle zamknięte, niewidoczne dla osób nieuprawnionych. Wychodząc z biura starajmy się pochować wszelkie faktury, jakieś dokumenty rozliczeniowe, czy na przykład dotyczące naszych pracowników w szufladach zamykanych na klucz, czy w miejscach, gdzie przechowujemy w ogóle takie dokumenty. Tak, żeby na przykład osoby, które przychodzą nawet sprzątać naszą firmę, także nie mogły takich dokumentów przeczytać, czy wnioskować z nich jakieś informacji dotyczących osób fizycznych. Dokumenty to jakby jeden aspekt. Drugi aspekt to urządzenia, na których przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany. I tutaj na pewno konieczna jest pomoc informatyka, aby tak zabezpieczył te urządzenia, czyli nawet też komórki służbowe, aby nawet jeżeli one się dostaną w niepowołane ręce, czy jakaś osoba w jakiś sposób dostanie się do naszego biura i siądzie przed naszym komputerem, nie miała łatwego dostępu z tymi folderami, czy jakimiś innymi dokumentami, gdzie znajdują się dane osobowe. My na przykład w kancelarii zrezygnowaliśmy całkowicie z pendrive'ów, które wcześniej jakoś służyły nam, na których przenosiliśmy jakieś pisma czy dokumenty. Doszliśmy do wniosku, że jest to zbyt duże ryzyko, za duża szansa na to, że komuś gdzieś wysunie się z kieszeni lub z torebki to urządzenie i doszłoby do naruszenia ochrony danych osobowych. Wymyśliliśmy inny sposób na korzystanie jakby zdalne z dokumentów, które dotyczą spraw, które prowadzimy i jest to sposób o wiele bardziej bezpieczniejszy, więc taka praktyka to jest też jakby wymaga tego, aby pracownicy z pracodawcą, czy też w ogóle osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, usiadła i zastanowiła się, co może zmienić w swojej firmie, tak aby po prostu chronić te dane osobowe. Nie żeby jej to utrudniało prowadzenie tej działalności, ale żeby pogodzić te dwa interesy. Prowadzić działalność, chroniąc dane osobowe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.